Co tam, panie, na komputerach się dzieje? Panie, Mafia 3. Się dzieje... O, no, słyszałem. Mafia piękne 3. wydanie kolekcjonerskie, winyle w ogóle. A wejdź pan w ogóle drzwiami i wróć oknem. E... A, okej. Okay. Tak, pierwszego dnia okazało się, że deweloperzy zablokowali e, FPS-y w grze, ograniczyli je do 30. Mua, mua. No i oczywiście tak zwany PC Master Race od razu to od razu podchwycił temat po prostu. Ym, no ja się też nie dziwię, tak, jeżeli, jeżeli ktoś już kupuje taką grę, która była przehypowana moim zdaniem, też w pewnym momencie. Chociaż wcale aż tak dużo marketingu w nią w nią nie pocisnęli. Yy, nagle dostajesz 30 FPS-ów, no przepraszam bardzo, czy my jesteśmy, nie wiem, w latach 90. czy coś, no. no... Wszyscy wiemy, z czego to wynika, tak? Każdy gracz wie, z czego to wynika, ponieważ grała, pojawiła się też równo na Xboxie One i PS4. No i cóż... I po to kupujemy drogie GeForce'y, drogie dzieci, tak, żeby mieć 30 klateczek. No. Tak, do tego oczywiście doszła masa, masa bugów. Co jest ciekawsze, każdy gracz mógł, mógł doświadczyć innego buga. To, to nie jest tak, że wszyscy to, mieli dokładnie te same, na Tak, Limitowane edycje są. Dobrze. I w ogóle powstał z tego trend na Twitterze, ponieważ ludzie, którzy trafiali na jakieś bugi, nagrywali to od razu wrzucali do internetu, w związku z czym jest fantastyczny film, jak chłopak próbuje przepłynąć łódką przez jakieś tam bagna i to łódka nagle zaczyna się kręcić w różne strony. On, on traci w ogóle kontrolę, nad tym nie może nic zrobić. Do tego oczywiście dochodzą jakieś tam zupełnie, zupełnie przypadkowe krasze. No ja widziałem gry. jakieś, wiesz, lewitujące postaci tak, pod sufitami. Tak, to, to wiem, to już taki no, wiesz, ale no, wiesz, no. No, grasz, grasz i nagle krasz, A za chwilę, a za chwilę w tym samym miejscu nic się nie dzieje, tak odpalasz grę na nowo nic się nie dzieje. I żeby było ciekawiej, to nie tylko na pecetach, gdzie, gdzie zazwyczaj PC wiedzą Prym, ojo, tak? ale także i na PS 4 na Xboxie się co się dzieje, panie, z tymi grami? Nie wiem, co co się dzieje? nie wiem. Wydaje mi się, że coraz więcej jakby jest nacisk, coraz bardziej jest nacisk na to, żeby ta gra już teraz wyszła, bo musimy dotrzymać terminu, bo, bo, święta. bo, bo święta, bo to, bo tamto. A coraz mniej jest składziony nacisk na to, żeby ta gra jednak była dobra, a nie... Tylko szybko wyszła. Znaczy mi się przypomina historia trochę z Driverem, którymś tam chyba czwarty, trzeci, mm -hmm. czy z Gotikiem. Wiesz, że gry się wypuszcza, a potem po prostu wiesz. Mm -hmm. co, co, ci co kupili, to kupili, a no, no, man's no. Mo, Moim zarzutem jeszcze do tej gry pograłem, nie wiem, może mam z 10 godzin. Ehm, moim zarzutem do tej gry jest głównie powtarzalność. Mhm. Znaczy ja jestem wielkim fanem Assassin's Creed i przebrnąłem nawet pierwszego, gdzie tam powtarzalność. Pierwszy się, był to, bolesny. To, 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 to fizyczny ból to sprawiało. Tutaj ta gra nawet się z tym nie kryje. Nie będę tutaj spoilerował fabuły i tak dalej, bo może ktoś będzie grał dla fabuły. W chwili, w której już jakby jesteś rzucony w ten otwarty świat, już ci się odblokowują te wszystkie podstawowe rzeczy, bo przeszedłeś ten powiedzmy samouczek, tak? Pierwsze kilka misji. Nagle jest mowa, że okej, okay, dobra, więc muszę wykurzyć wszystkich bossów w każdej dzielnicy. I wtedy jak zabiję tego bosa albo go zawerbuję na, na swoją stronę, to wtedy dzielnica jest moja. I muszę przejąć wszystkie dzielnice w mieście, żeby wykurzyć tego ostatniego bosa. I wtedy wtedy go zabiję. W związku z czym gra w twarz mówi ci OK, będziesz robił w kółko to samo w każdej jednej dzielnicy, bo musisz wykorzystać bossów z tej dzielnicy to taki bardzo rok 98 GTA Vice City. Znaczy, ja powiem no... tak, jeżeli chodzi o wizualne aspekty gry, super, naprawdę, nawet u mnie tam gdzieś na średnich detalach, ponieważ moja maszyna by tych wysokich nie uciągnęła, wyglądała naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o muzykę, super. Jak zwykle Mafia dała tutaj radę, bo i w jedynce i w dwójce ta muzyka była super. Zbliżona ona zresztą do tego co, co można usłyszeć w looku Cage'u um, ponieważ główny, główny jest bohater czarny. także jest czarny um, no, no i co, no więcej za bardzo nie mogę powiedzieć, czy tam historia jakoś ma jakiś twist większy, czy, czy coś się może dzieje, a może te misje jakoś tam później się roz. no nie wiem no, na razie mam 10 godzin rozgrywki, dwie dzielnicy zajęte i nic nie wskazuje na to, żeby mnie jeszcze czekała jakaś wielka frajda po drodze to takie trochę rzemieślnicze odbijanie tych dzielnic, tak? Tam odblokowują ci się może jakieś tam, że no, o wykonałeś tą misję super. To masz 30% zablokowane, to teraz już nie musisz czekać, aż gościu z bronią, ponieważ są takie wózki z bronią, w które jeżdżą samochody. E, I normalnie na początku musisz po prostu je znaleźć. W sensie one gdzieś tam przed misją stoją. A teraz, jako że już odblokowałeś się. Tam na to możesz sobie po nią zadzwonić, i on sam do ciebie przyjedzie, słuchaj. Taka nagroda. Słuchaj, no ale wiesz, no, ty lubisz grindować gry. Z tego no to co prawda. pamiętam, więc to no, może się odnajdziesz jakoś w tym, jakże słuchaj, w ja fantastycznym Słuchaj, ja lubię grindować gry na 100%, ale nie lubię, kiedy musisz, wiesz strasznie, że do tego potrafić mm -hmm. na zasadzie, że żadnego twistu, nic, to, to tam nawet nie chodzi o to, wiesz, w niektórych grach masz taki progres, że nie wiem, po tym jak już przeglądowałeś, masz nową jakąś umiejętność albo nową broń, albo coś, co pozwala ci kolejne etapy odblokowywać mm -hmm. łatwiej, szybciej, tak. lepiej. Tutaj nie zanosisz się na to. Uh -huh.